Dziś na całym Śląsku obchodzimy święto świętej Barbary, patronki górników. Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości. Życzenia górnikom składają dziś niemalże wszyscy. Przenosimy się zatem na Śląsk, a dokładnie do Pawłowic, do kopalni węgla kamiennego Pniówek, gdzie jest nasz nieustraszony reporter TV Ryl, Michel de Kubico. Halo, halo Michel, czy się słyszymy? Witamy serdecznie wszystkich fanów TV Ryl. To znowu my, po przerwie rocznej. Sprawdzimy, co słychać u naszych górników po przerwie bez barburek. Czy są spragnieni nastrojów górniczych, jak potrafią śpiewać, czy nie zapomnieli. Sprawdzimy też poziom ich wyszczepienia i ogólny humor. Przepraszamy, coś albo ktoś nas rozłączył. Co wy tu, chłopaki, robicie? Idziecie z nami? Jasne, idziemy. Pochodźcie. Czy na dole są jakieś zwierzęta? Są. No wymienić, proszę. Myszy. Świerszcze widziałem, no i tyle. Nie ma nic więcej? No, był taki sztygar, co wierzył w ciaciarachy u nas kiedyś. W co? W ciaciarachy. Co to są ciaciarachy? No, takie rybki. Ciaciarachy? Uwierzył w to, uwierzył. Fajnie, dobra. No są myszy, świerszcze, a konie jeszcze, no ja. Co jeszcze? Kozy. No śledzie. Śledzie są, no to pięknie. No to tego pan... więcej, coraz więcej. Ja. Runa pan tego wymyślił i bociany jeszcze. No bociany, tak jest, na taśmach, na przesypach. No, no, wie pan, bo tam przejeżdżał pan przez przesypy. No, no to trzeba uważać, żeby nie zahoczyć, bo się wyłączy, nie? Myszy! Jeszcze jakiś. Kunie! Kunie. A, no to są faktycznie. Jeszcze no. Jakiś. A nie, bocian, a to no, jest, no, je tam. No. Bocian, no, no. Dobre, dobre, no, trochę pan tego znów. No. Ja. Kunie. Kunie, dobrze, co jeszcze? Jak? Myszki! Myszki, co myszki. Jeszcze? Myszki, myszki. A oto, kurde, nawet jakoś sma przeleciała. A na przesypach jak co to? Na przesypach? Saga, nie wiem. Bocian, chłopie, bocian. A bociek, a ja ten. Konie, no. Myszy. No, super. No, jelenie czasami, nie? Obuło się. No. Jelenie też, ja. No, zdarzają się. Koniki. Co jeszcze? A jak robi koń? Niestety odpowiedź niepełna. Nam chodzi odgłos paszczą. Ja! Chodziło oczywiście o to. Konie czasami są takie dzikie, a czasami oswojone. Rozumiem. Ale czasami można ich oswoić. No, no jasne, oczywiście. Cukierkami. Tak. No, białek. Świerszcze. Na zachodzie na tysiącu. Są, ładnie cykają. Borsuki na przykład. różne futrzaki jeszcze się zdarzają. Szczygieł może być, o jest taki ptak też. Jo, śląski pieron spod Bytomia wydobywał węgiel każdego dnia, a tam na wierchu słoneczko lśni, żonka się chrząto, syneczek śpi. Co to jest panorama? Szola! Szola jakieś piętro konkretne? No to u góry samej, no. Tam Kajsowy widać. Tam Kajsowy widać? No, no, ponoć. A kto siadł na panorama? No Ryle, nie? Dobry. Dobry. Był szczepiony? Był. Na pewno? No. A skrzela nie ale, wyrosły? Ale, nie miałeś trzeciego. Nie miałeś trzeciego, to odbytniczo. Dziękujemy pani, dziękujemy siostrze wielokrotnie przełożonej. Co to jest panorama? Panorama? Racławicko czy jako? Nie wiem. Panorama to jak się na Ludwiku wyjedzie, to jest panorama Pawłowic. Panorama Pawłowic. Fajnie widać? Fajnie widać wszystko. Był pan?
Jasne. No taką panorama, no najlepsza klotka do wyjazdu. Najlepszą? No jak, na panoramie fajnie, bo u góry sowy siedzą. Czyli pan często ją jeździ, dobra. Najgorsza szola jako idzie weź. A kto na nią siadł? Ci co nie kombinują. A to w windzie tak, jak jadymy do góry, no, takie fajne widoki tam są wtedy. Widać, najlepiej. Ja, najlepiej. No, dobra, a kto siadł na panorama? No żaden. Żaden nie chce. Żaden, nie ma szans. Pusto jeździ. Pusto. Dobra. To są wolne przebiegi. To jest taka winda. Fajne piętro na soli. A kto, piętro. Kto nią jeździ? No jo. No ja za małe, nie mam przebicia. Dobry. Siedzę w pustej szoli, nikt się nie wpi***, tylko ja. Zjechał właśnie pociąg z N2. Ryle biegną za pierdolą po trzy. Biegnie z nimi ratownik Leszek Grzyb. Panorama? To jest u nas pierwsza szola. A kto siadł na panorama? No my, ci co wszystko umią. Ja. Program informacyjny, tak? Też, panorama. Czubówna i te sprawy. Dokładnie. No. Ale na to wszyscy chcieli patrzeć. Aha, a na to nie chcą chodzić. Okej, rozumiem. Znalazłem dziewczynę, co kochamy, coś tam kojarzymy. Pięknie, no brawo. To oprócz górników bierę deputat węglowy? Teraz nie wiem. Nie wiem. Ja bierzem, a kto jeszcze bierze, to a będzie nam życzone go dają. Jasne, oczywiście. Planiski! No. Nie podzieliły się. Jak się tak było, nie, a teraz nie wiem. Aha. No bo tak nic nie go daje, to może Rychtyk dostawają. No może. No. Planiski. Też mają? Też. A ile ton? No, tylko to ja nie wiem. Kto oprócz górników pobiera deputat węglowy? Dzień dobry. Oczywiście. Na pewno. Ale jedną dawką. Jedną dawką. To dawaj drugą. Aplikuj do odbytniczo, proszę się oprzeć o konstrukcję. Oprzyj się tam. Jest dobrze. Ileś mu tego wciulnął? 30 trzeba było. Dobra. 15 starczy. Wątpię, to przypomnę. Dobre, fajnie. No ktoś lusorzy, elektrycy. Mhm. Oni się też należy. No pewnie ja, no jak dostają, to ja. Ale oni wyglądają. Koniorze też dostają. Koniorze! Ja. No dobra. Kolejusz też dostawą. Kolejusz też? Ja, kolejusz też mu. O, to pierwsze. No. A baba w kotłowni? A, tego to już jakby nie wiedział. No jest przy węglu, nikt. No przy węglu też pracuje, może też dostawą. No bierę do kapsy. Ja. Dobre. Emeryty. Lekko. No muszą być. Ci miał tam jeżdżą. No kurwa. Wszystko mają, kartki. Elektryki pewnie. No, pewnie ja. Ślusorze też pewnie. Też dostają. Coś tam dostają, no ale to tam te już ochłapy. Ochłapy, ja? Ja. O, no dobre. Czyli co, na auto nowe nie styknie? O nie, chyba że na Seicento nowe. Seicento, ja. No, ale to już tak z 10-letnim przebiegiem. Kolejorze? Świetnie. Jeszcze ktoś? Wdowy po kolejorzach. Czka do laseczka, do zielonego. Do zielonego. Na dole mamy już pełno kamer, a ma pan jakieś miejsce, jakby jeszcze szło wcisnąć jakoś? Jakby jeszcze szło wcisnąć kamerę? Wcisnąć. Na dysponence by się przydało. Ja? Ja, tam. Na łapy koniom patrzeć? Ja, bo troszkę się nie wyrobiają. Pogonić ich. Pogonić, zdecydowanie pogonić. Dobre, na dole tych trochę tych kamer jest, no nie? No. Ciul. Ile? Wciul. No dobra, wciul. I teraz tak, one są oczywiście po to, żeby poprawić bezpieczeństwo. No, kaj by pan jeszcze je wsadził? Kiblak, no. Kiblu. Kiblu też, no. No, przestrane. Można tak robić. A przy toj toju. Przy toj toju? Ja! Żeby go obserwować, ja. Żeby kiery tam ile razy chodzi. A, i z wypłaty mu, cia. Ja, oczywiście. No, przestrane będzie miał. Kurde, no toj toja tam. Co by z tym toj tojem, moi kurde? Następny. Najlepsze miejsce na grubie chyba. To i to ja. No ja, no bo blisko potrzeby, mało kto zaglądał. Można dychnąć. Ja. No ja, no wiadomo. Nie, trzeba już więcej. To i to ja. No to i to ja, tam nikt nie włazi. Nie? Elektryk włazi przed chwilą godą. Za odstawą się boi wleźć. To woli to i to ja. Woli ja dociągnąć do końca Rzychty. Kurczę, ja bym jeszcze do szafy bych dołu elektrycznej, żeby mostków nie dowali. O kurde, ja. Na damskich łaźniach. O dobra, w porządku. Na matera, bo ci co mają,
to legalnie tam stoją, a ci, co nie mają, też tam stoją i zawsze wchodzą pierwsi, jak ci, co mają materiał. Rozumiem. To jest niesprawiedliwe. Dobra. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego. Aha! Aha, do zielonego. Aha, aha, do zielonego. Do zielonego to ci się z Hauerem zgadza. Kto to jest nasz tygar? Nasz tygar? No taka osoba, co nic nie robi. Nie. A czym się zajmuje nasz tygar? Nasz tygar? Nasz tygar ogarnił wszystko. Jest potrzebny? Kurde, jak skurczymy, potrzebny fest. O Jezu, od opierdolu? Popierdol. Nasz sztygar? Nasz sztygar. A nasz sztygar? Nasz sztygar, no takimi papierkowymi robotami. Jest on potrzebny? A dozór jest potrzebny? Krzyk tam napisać i jak tam? Są potrzebni. Czyli po to są potrzebni. No a jak? Też mi się tak wydaje. No jasne. Zawsze musi przyjść coś doradzić, nie? Na pewno. No wiesz jak on tak ciulosz. To prawda, Godum, ja kiedy ciulą. Elektryki prawda, ja elektryki prawda. Jak się pomyli, mówię. To jest osoba, która ma biały hauer. No i wydaje się, że jest potrzebna na kopalni. A właśnie, jest czy nie jest? No tak. Dobry. A właśnie. Szczepionka była? Nie. Nie było to do. Aplikuj, obliczo. Aplikuj go. O! Dobry. Już teraz jesteś bezpiecznie, możesz pracować. Aż się igła złamała. A kto? A miałem na to uprawnienia? Siostra wielokrotnie przełożona. Nie, chyba osoba dozoru tego wyższego. Jest on potrzebny do czegokolwiek? No jak najbardziej. A co na przykład? Ogólnie, żeby trzymać tutaj pieczę nad tym całym nieporządkiem, że tak powiem. A, nie chciał pan użyć słowa burdel? Powiedzmy. One płacę sam gitaras, one płacę sam demur. Ono mi to negracja, zanda mi on sam demur. Aja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 j
No na mi to coś tam godusz. A to nie wiem, po hiszpańsku, nie znów hiszpańskiego. Nie. Aha, to nie było po polsku. Nie, nie. A, dobre. Zajebiste. Dyrektor tam jakiś remont robił, podobno, żeby udogodnić trochę warunki w biurze. Co by pan polecił, żeby se zamontował tam u siebie? Fotel z masażem wyjdzie. Czyli fotel z masażem. Świetnie. Może jakiś jacuzzi. Jak to przez dwierze przeniesiemy? W częściach jakoś bym to tam poskładali, nie? A woda? Woda no, pociągliby z tego, z WOP-u, nie? Rurę z hydrantu by mu węża rościł. Tak gazowano, zmineralizowano. Albo zmineralizowano, oczywiście. Zrazu będzie bulkać. Nie? No. Kalendarz z taką babą. Może mo? Nie wiem, nie widziałem, nie byłem. Ale może się kupić, o? Może się kupić, no. Dobre, to, no, to niech się kupi. No. Ja tam nie był u niego, dawno to nie wiem. Dawno nie byłeś? No bardzo dawno. Hamak by sam. Hamak? Ja, hamak no, by był dobry. To jakiś pomysł, dobry, dobry, w porządku. Fontannę? Ło, taką wielką? Nie, taką malutką. Mało. Że jak, no, żeby mu tak gdzieś szumiało, o. Może konsolę? Konsola? No, konsolę do gier. Wiesz, i gro, nie? Playa czy Xbox? No, no, playa. No, jak gro, to ja tą... A wiele padów? Wiele? No dwa chyba styczną, nie? Bo ja będzie narada no, robił to co? Ja, żeby tak się wymieniali, no, no pograli. No. Chyba, że więcej, żeby... Bo teraz koronawirus, to wiadomo, no, żeby się nie zarazili, to każdy by miał swojego, nie? Ja. No. Każdy... Środek do tego dezynfekujący. Oczywiście, oczywiście. 500 ml. No, ja, 500. Fotel do masażu. To by go relaksowało. Super, z masażem tak. Ja. Tak ja by chcesz... doszło, że jest mało wydobycia, to by się siednął, masaż, relaks i no, to, by go prosić, robiło, to by go rozluźniło i jutro będzie lepiej, nie? Ja mu telewizor kupił taki, żeby słupki były wysoko, ale cały czas, żeby miał na plusie, kurwa, wydobycie. A, to był pomysł. Ja, relaksowany ja. By był. I, no, no. I tak litery whisky do tego, żeby se super. Poliwał, jakby szło do góry. Super pomysł, elegancko. Albo szachy, o. Szachy zagrać, no. A z kim będzie grał? A może ze mną. Dobra, w porządku. No na pewno jakąś taką ciekawą panienkę, żeby mu jakiś czas umiliła. Aha, dobra. Jak co to wytniemy? Przez twe oczy, zielone, oszalały. Chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddały. Tak zakochać się można tylko raz. Teraz tak, ulubiona piosenka Barbórkowo. No to hymn. Hymn. Piłbek, a zaśpiewał pan. Piłbek to my,
wszyscy razem jak rodzina. Pniówek to my, ile czasu upłynęło. Pniówek to my, pniówek to my, pniówek to my. Najlepsi współcze ciągniemy to wszystko. Na nas spoczywo wydobycie główne. Kaśty się kurwa uchował, chłopie. Zdrowia życzę wszystkim górnikom. Szczęścia górniczego, wiele zjazdów, tyle wyjazdów. Barburka, hej. Ty nie życzysz, dobry. Całej załodze, szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim. Żeby było tyle wyjazdów, co zjazdów. I na tą barburkę, co by było najwięcej na tym koncie i potem na przelewie. Gosz, kiedy my nad miastem bym, kiedy rano opuszczamy dom i schodzimy w głąb, schodzimy w noc w naszej ziemi, bo jesteśmy stąd. No szczęścia, zdrowia, ile zjazdów, tyle wyjazdów, no i barburki masnej. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego, szczęśliwej roboty i oby do emerytury w zdrowiu. Żeby szczęśliwie wszyscy dorobili, dobrych wypłat, fajnego dozoru. Górnicy, co węgiel kopiecie, la 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 la. No szczęścia górniczego oczywiście, no i ile zjazdów, tyle wyjazdów, no i barburki dobrej. I dużo tabaki. I tabaki też, no i oczywiście, no. Z okazji zmierzającej się barburki, szczęść Boże. Ile zjazdów, tyle wyjazdów, zadowolenie z pracy, z wypłaty, jak najwięcej temperatury, oczywiście wykonu, co za tym idzie, albo i odwrotnie. No i zdrowio na te pieruńskie czasy. Ile zjazdów, tyle wyjazdów i dużo szczęścia górniczego. I tego panu życzymy, dziękujemy. Również, dzięki. Amatorskie śpiewanie kolegów na dole, a przed państwem lista przebojów. Dzisiejszy finał listy przebojów poprowadzi dla państwa, jedyny w swoim rodzaju, Marek Sierota. Witam serdecznie, z tej strony Marek Sierota. Witam na kolejnej liście przebojów. Na notowaniu numer 3 znajduje się utwór... Kolo terrorista. Pod numerem 2 mamy... I mamy oczywiście miejsce pierwsze, ale niestety nie da się słuchać tego na trzeźwo. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Rozśpiewani, zaszczepieni, wszyscy gwarków są spragnieni. Tak to można podsumować. Na Pniówku, jak zwykle, wydobycie i humor na najwyższym poziomie. Bracia górnicy, kolejny rok za nami. Chciałbym wam złożyć życzenia barburkowe, opieki świętej Barbary każdego dnia, spełnienia marzeń w waszych życiach prywatnych, zdrowia w tych dziwnych czasach. Na koniec cytat. Ty, która w ziemi łonie, dajesz górnikom bezpieczne schronienie. Usłysz, Barbaro, ty wielka, wiernego górnika słowo. Szczęść Boże. Z górniczym szczęść Boże żegnam się z państwem. Do zobaczenia za rok.